oddaj 200 sztuk złota, tylko mnie nie bij. Nie mam pieniędzy. Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Skyrim na modach. I znowu będziemy kontynuować wątek fabularny. Tym razem musimy uratować Beyondgrind przed straszliwym atakiem smoka oczywiście. To będzie nasz pierwszy smok na tej naszej postaci, na tym magu. Myślę, że ogień to nie będzie zbyt rozsądny pomysł i zbyt dobry, dlatego będę musiał wymyślić jakąś alternatywę. Ja sobie teraz zobaczę jeszcze tylko, jak tutaj mniej więcej wyglądają moje umiejętności. Zniszczenie 29 i ja tutaj idę w ogień stricte, tak? Tak, dokładnie. Dobra, to może być ciężej. Jestem Bretonem. Okej, mamy podążać za Irilet. Tak naprawdę nie musimy tego zrobić, ponieważ możemy od razu sobie tutaj podejść. Dlatego ja ją tutaj sobie grzecznie wyminę. Nawet właściwie mogę się przenieść. A co mi tam? Mogę przecież. Przeniesiemy się tutaj do bramy w białej grani. No, jestem szybszy. No i oczywiście teraz już musimy przejść tutaj na pieszo. Słuchajcie, Skyrim. Bardzo takie, tak rzadko trochę odcinki te wychodzą. Postaram się teraz to nagrywać troszeczkę częściej, ponieważ teraz mam więcej czasu. Myślę, że kilka odcinków przynajmniej w jakimś małym odstępie czasu powinno się pojawić, ponieważ wiem, że Skyrim wygrał tę ankietę, że wam się podoba Skyrim w moim wykonaniu, tak przynajmniej myślę, ponieważ oglądacie go dosyć uważnie, myślę. Komentujecie również, co mnie naprawdę cieszy. A przy okazji ostatnio do Skyrima jakoś powróciłem, naprawdę. Na swojej też takiej prywatnej, powiedzmy, postaci również sobie pokrywałem. Na takim tam łuczniku, na takim Khajiicie próbowałem sobie przejść. Nie wiem, czy Khajiit to się mówi, czy Khajiit. Nie wiem, dosyć problematyczna jest to nazwa w takim każdym razie. Dobra, jesteśmy przy tej wieży. No, smok już tutaj chyba był, tak można się domyślić. Wracaj! Ciągle tu jest! Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. To byli dosyć nieuważni. Jak wygląda nasza postać tutaj w ogóle? No, mniej więcej tak, okej. W swojej opiece. Znowu wraca. No właśnie, miałem zobaczyć tylko swoje czary. Mam iskry. Chowaniec. No, chowaniec nie będzie zbyt rozsądny tutaj, myślę. Na walkę ze smokiem, bo szybko padnie. Tylko stracimy manę. Dobra, weźmy sobie w takim razie iskry szóstka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak a propos, jeszcze tylko może zerknę swoje miksturki, czy jakimiś dysponuję, żeby nie było potem faila. Tak, dobra. Wiecie, ja ostatnio grałem na tej postaci... O! Mamy zabić smoka. Ostatnio grałem na tej postaci wtedy, kiedy ostatnio był przesłany właśnie odcinek z tej serii, czyli ze Skyrima na modach. Gdzie jest ten smok? Dobra, tutaj wylądował. Chodź tu, smoku! Mirmulni, że zginiesz za chwilę. O, Jezu. Spokojnie. Ja wiem, że to jestem najpotężniejszym magiem ze wszystkich tutaj. Na pewno nie jedynym, ale najpotężniejszym na pewno. Jak najbardziej. Dobra, uleczmy się. Ja myślę, że tych smoczych kości i skóry z niego, tych łusek nie będę nawet zbierać, bo to będzie dla mnie kompletnie niepotrzebne. Ok. Oddaj się mojej mocy! Dobra, odsuńmy się. O, tu mamy dobre miejsce nawet do atakowania go. Schodzi mu życie? Schodzi. Fantastycznie. Wypijemy sobie miniaturkę, chciałem powiedzieć, miksturkę. Dobra. No, padaj. O, ja muszę go dobić. Dobra, nie wiem, czy mi się udało, ale chyba tak. Zabiliśmy smoka, zbadajmy sobie go. Co my tutaj mamy? Żelazna zbroja przemiany. Rzucanie czarów przemiany kosztuje o 15 mniej. O, to mi się przyda. Mimo, że jest ona dosyć ciężka, na pewno ja z niej nie będę korzystać, ale ją sobie wezmę, żeby zdjąć z niej zaklęcie. I sobie na jakąś fajną szatę na przykład dać. Zbroja strażnika to jest śmieć, to też. Strzały weźmiemy. Chciałem korzystać z łuku na tej postaci, chociaż na razie jeszcze nie miałem do tego okazji tak naprawdę. Smocze łuski, tak jak już mówiłem, te rzeczy zostawię, one są dla mnie niepotrzebne, mimo że mają dużą wartość, damy sobie z nimi spokój. Złoto weźmiemy, no i to by było na tyle. Gdzie jest Irilet? O. No, teraz wchłoniemy jego duszę sobie. Wszyscy
No on tak stoi spokojnie. Ale takie wielkie wydarzenie się zdarzyło, że wchłonęliśmy smoczą duszę. Dział krzyki w menu magii pozwala ci wyposażyć się w krzyk nieugiętej siły. Dokładnie. Ustawimy sobie to. Skorzystamy, pochwalimy się, że my tak umiemy, a oni nie. Krzyki nieugięta siła, fantastycznie. Zrobimy sobie quick save oczywiście. I krzyknijmy na niego. Dokładnie. Chyba jest trochę przetrącony lekko, bo powinien z nim pogadać. Pokazaliśmy temu smokowi, a nie, jednak nie. Ładnie, tutaj nikt się nie ekscytuje tym, że jestem smoczym dziecięciem. Wszyscy mają to gdzieś. Dosyć dziwne. Ostatnio się straszliwie zachwycali tym. A tutaj nawet żadnej wzmianki nie było o tym. Wiecie co? Tak teraz sobie myślę, że oni nie byli warci tego, żebym im pomagał tutaj chyba. Dobra, przenieśmy się w każdym bądź razie do Białej Grani. Możemy dopiero tutaj się do tych bram przenieść. No, no więc to zróbmy. Słuchaj. Wiesz, że nie możesz tu wchodzić. Ali krowie tutaj są. Zabrałem cię. Mam kurier? Dostarczyć coś wprost do twych rąk. Dziwna sytuacja. O, co się dzieje? Aha, tak. Nie mam pojęcia o kogo. A on mnie wspomina. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. Tutaj takie grzmoty z nieba, jakiś krzyk przerażający, ale wszyscy się zajmują swoimi sprawami świeckimi. To jeszcze nie koniec. To już koniec, dobra. Właśnie, chciałem z nim pogadać. I zapłacimy dobry pieniądz za informację. Kogo szukacie? Kobiety, nie tutejszej, jest Redguardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. Dlaczego szukacie tej osoby? To nie twoja sprawa. Wystarczy ci wiedzieć, że płacimy za te informacje. No, po części masz rację, chociażbym się nie zgodził. Odejdź w swoją stronę. Dobra. Dobra, to już odchodzimy. Wiem, gdzie można tą Redguardkę znaleźć. Myślę, że sobie to zrobimy niedługo. Kurier. Nic. Dobra, zobaczymy, co mi doręczył w ogóle. Jesteśmy przy nim, więc w razie czego możemy go zaatakować za to. Księgi, tutaj powinno to być. List od przyjaciela, dokładnie. Szukaj źródło mocy w miejscu o nazwie Bastion Wichrowym. Nie doczytałem. Baradis. Demonstracja twojego tłum spowodowała niemałe zamieszanie w miejscu zwanym Zachodnia Wieża Strażnicza. Nie każdy cieszy się z powrotu smoczych dzieci. No jakoś nie widziałem tego jakiegoś tutaj wspaniałego, wielkiego zamieszania. Nikt o tym nawet nie dyskutował. No, czuję się trochę źle z tym, naprawdę. Nie każdy cieszy się z powrotu smoczych dzieci, doczytałem. Ja natomiast nie mogę się doczekać, aż rozwiniesz swój talent. Skyrim potrzebuje prawdziwego bohatera. Zainteresuj się miejscem zwanym Bastion w Wichrowym Wrzasku. Z tego co wiem, znajduje się tam tajemnicze źródło energii, które chyba jedynie smocze dzieci jest w stanie opanować. Z poważaniem, przyjaciel. Dobra. Dosyć podejrzany list. Nie kojarzę, czy by go otrzymał kiedyś. Pewnie tak, ale o tym nie pamiętam po prostu. Tutaj mamy jakiś dziennik. Dobra, nie będziemy całego dziennika tutaj czytać oczywiście. I teraz musimy chyba wrócić do Jarla, Białej Grani, do smoczej przystani dokładnie. Więc się tam przenieśmy oczywiście, po co tam chodzić na pieszo, tak będzie dużo szybciej. I więcej rzeczy zrobimy w tym odcinku, oczywiście, przy okazji. Dobra, przejdźmy do tej przystani. Szkoda, że te ciekawostki podczas wczytywania mi się nie wyświetlają, bo aż tak szybko to się, ten proces trwa. Nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Dobrze o tym wiem. Przecież był. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Oj, był i to jeszcze jaki. Wieża strażnicza została zniszczona, ale zabiliśmy smoka. To mógłby się... No mógłby tego naprawdę, no, nie ucieszyć się z takiej informacji. Okazało się, że mogę być kimś, kogo nazywają smoczym dziecięciem. Nie, to nie będzie zbyt taka dobra odpowiedź na jego pytanie, ale też nie chcę tak od razu ujawniać się z tym. Udało mi się zabić smoka. Chyba zasługuje na nagrodę. Nie, dobra, weźmy to pierwsze. Wiedziałem, że mogę liczyć na Irilet, ale musi być w tym coś więcej. Co ty taki podejrzliwy jesteś, Jarlu? Okazało się, że mogę być kimś, kogo nazywają smoczym dziecięciem. Nie wiem, skąd bym się o tym dowiedział. Nikt mi o tym nic nie mówił, no ale okej. Smocze dzieci? Co wiesz o smoczym dziecięciu? Tak naprawdę nic, ale... Powiedzmy, tak właśnie nazwali mnie żołnierze, to by nie była prawda w tej okazji, chociaż powinni to zrobić, ale nie wywiązali się ze swojego skryptu, więc powiedzmy tą pierwszą linijkę dialogu sobie wybierzmy. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Siwobrodzi? Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata.
Czego ode mnie chcą ci siwobrodzi? Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Siwobrodzi. To będziemy musieli tam się udać smocze prawdopodobnie. Dziecię. Dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. No i pięknie. Przyjmę ci Lidię jako osobistego Huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? No dokładnie, smocze dokładnie. Dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Dobra, już możesz skończyć. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota Białej Grani? A owszem, owszem. To głos siwobrodych. Dobra, to już wszystko wiemy, nie ma co. Tutaj mamy tą Lidię, która została nam przydzielona, więc pogadajmy z nią. Jestem Huskarlem z nadania jarla. To zaszczyt ci służyć. Bardzo się cieszę z tego, ale na razie nie jesteś mi potrzebna. Zostań tutaj. Nie będę jej potrzebować, żeby za mną chodziła i mi pomagała. Naprawdę ona jest zbędna na razie, jak dla mnie, przynajmniej w tym etapie gry, w którym się akurat tutaj znajdujemy. Wiem tylko, że teraz musimy się chyba udać do siwobrodych, czy nie? Droga głosu, porozmawiaj z siwobrodymi, dokładnie. Odszukaj kobietę redgardzkiego pochodzenia. Możemy zrobić albo tego questa pobocznego. Złoty szpon? Aha, mieliśmy... Lukanowi jeszcze nie oddaliśmy tego szpona. Dobra, ostatnio nie dokończyliśmy questa, więc... Przenieśmy się do Rzecznej Puszczy. Oddamy od razu ten złoty szpon, żeby zakończyć tego questa z ostatniego odcinka. I z Rzecznej Puszczy wcale aż tak daleko chyba do tych siwobrodych nie będzie. Zaraz sobie zresztą zobaczymy. Zadania. Zaznaczmy to sobie na mapce. No, siwobrodzi są... Znaczy, musimy tak to obejść, tutaj dojść i potem tutaj się wdrapać na górę, mniej więcej tutaj gdzieś, więc... Kawałeczek drogi, nas mi się czeka, że dojście na tą górę to będzie już zadanie na cały odcinek, ale jeszcze zobaczymy, jak to wejdzie. Dobra. Denerwuje mnie to, że mi się nic nie zdąży wczytać tutaj. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami! No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy! Koniec tematu! O, nowy klient. Przepraszam za to. Dobra, pogadajmy z Lukanem. Nie wiem, co ci mówili, ale kupiec Rzecznej Puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało! Dobra, czy coś się stało? Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę. W kształcie. Czy to jest ten szpon? Chwilę, masz na myśli ten złoty szpon? Udało ci się to znaleźć? Śmiesznie, jakby wyszło, że to jeszcze my jesteśmy złodziejami. Zdaje się być mniej. Właściwie dobry motyw. Dziwne, co? W Skyrimie. Okraść kogoś, potem przyjść i powiedzieć, że zabiliśmy złodzieja, mamy twój tutaj skradziony przedmiot. Można nam zapłacić teraz, co? Chyba nawet bardziej opłacalny niż kradzież w niektórych momentach, to by było. Dobra, teraz on nas już lubi, więc możemy nawet sobie jego złoto zabrać. Ona to przymknie oko w miarę. No z wyjątkiem niektórych rzeczy. To dla nas bardzo ważne. Tak. Miksturki możemy nawet zabrać, tylko tych nie. Tam też możemy, to mi się podoba. Sera sobie też weźmiemy, bo nam ser się przyda. Ejdarski również. Ziemniaki nie, damy spokój sobie z tym, ale chlebek również może być dla nas dobry. Mieszek też, czemu nie? Komodę? Tutaj pewnie jakieś ubrania będą, tylko no dokładnie, nic ciekawego. Dobra, to by było chyba na tyle, co od tego Lukana chcieliśmy. Więc teraz możemy już zająć się siwobrodymi. Siwobrodzi, wy jesteście tutaj. Tak się zobaczę tylko, czy to jest jedyny znacznik, jaki mam. Tak, to jest jedyny znacznik, jaki mamy na mapce. Tak, ja wiem. Wiem, że siwobrodzi mnie wyzwali, wszyscy mnie już tutaj poganiają, że powinienem jednak tam się udać. Czy ja w ogóle w dobrą ścieżkę obrałem? O, mam zawsze problem, naprawdę powiem wam, żeby tutaj się dostać. Już pod tą górę to idzie... Pod górę idzie z górki, tak. To jest naprawdę fajne powiedzenie. Ale... Tak właśnie jest. Dobra, przejdziemy sobie tutaj na drugą stronę, będzie łatwiej. I tam sobie zejdziemy wtedy. Tam chyba jest wodospad nawet, widzę. No.
Nie mogę się również doczekać, powiem wam, tego The Elder Scrolls Online. Starałem się o dostęp do bety, napisałem podanie, ale niestety mi nie odpisali, czyli prawdopodobnie, no, nie wybrali mnie. Nie wybrali mnie, tam mieli po jakimś czasie odpisać. W ogóle nie wiem, czy tą betę można pokazywać na YouTubie w jakichś filmach, czy to nie jest zabronione, czy to po prostu nie jest tak dla... Taka beta jakby dziennikarska, żeby sobie zagrać, napisać coś na temat tej bety, ale nie ją pokazywać. Pewnie jeszcze nie chcą grafiki ujawniać lub po prostu mechaniki gry. To może być całkiem zrozumiałe. Ale mam nadzieję, że to nie jest związane z jakimś strachem, jak to się przyjmie wśród graczy, tylko po prostu jeszcze nie jest do końca dopracowane i nie chcę wszystkiego pokazywać. Ciekaw jestem, kiedy to może wyjść. Czy to mamy jakiegoś złodzieja, czy po prostu wiśniaka? Róbmy save'a sobie. Mam jakieś dziwne oczy. Witaj, brat. A, to jest leśny elf. Wyglądasz, dobra, na strudzonego. Jeśli chcesz, mam coś, co pozwoli ci się rozluźnić. Zróbmy sobie save'a, bo... Co do leśnych elfów, ostatnio mieliśmy taką sytuację chyba, nawet jeśli tam szliśmy do tego Okain Summit, że ludzie dali nam piwo za darmo. O czym ty mówisz? Najlepsza skuma, najsłodszy księżycowy cukier. W przystępie oczywiście. Za pieniądze to wiesz, to chyba nielegalne. Daj mi po prostu co masz i na tym się skończy. Spróbujmy zastraszyć. Tak, nie da rady. A, dobra. Już nie. Oj! No to wezmę to sobie, jeśli po dobroci nie chciałeś. Możesz po prostu mi powiedzieć, że nie. Dobra, gin od moich piorunów. Jeszcze stawię opór. Wow, co za człowiek. Co to miał być za finisher, jaki zbugowany. Pierwsza taka sytuacja w Skyrimie, autentycznie. To było, no, dosyć dziwne. Księżycowy cukier, dobra. Żeby nas później, o, skuma. Przywraca 25 punktów kondycji, żeby nas później nie zwinęli tylko za posiadanie takiego nielegalnego specyfiku. Zwiększa zdrowie o 100 punktów przez 45 sekund. O, bardzo fajne przedmioty. Nam się tutaj trafiły, warto było z nim jednak porozmawiać. O, ty elfie? A, zrobimy ci taki grób tutaj. O, tutaj się nie widać. Elegancko schowajmy tylko te pioruny, żeby nikt nas nie posądził o to morderstwo. No i co? No i kontynuujemy nasze obchodzenie tej gigantycznej góry, tego wysokiego Hrodgaru chyba, to się tak nazywa. Dobrze, idę dobrze. Wolę się upewnić, czy ja ścieżki po prostu nie zgubiłem. Co my tam mamy za miasto? To jest Biała Grań? Tak, to jest Biała Grań. A mogłem nawet do Białej Grani się przenieść, ale nieważne, Rzeczna Puszcza jest dosyć i tak blisko Białej Grani. Dobra, nigdy nie grałem orkiem, powiem wam, w Skyrimie, nigdy. Jakoś mnie nigdy do tych ras takich właśnie jak orkowie nie ciągnęło specjalnie. Przywykłem po prostu do zabijania orków. O, na tym skończmy. Przywykłem do ich zabijania, ale nie do grania nimi. Wow! Ale się przestraszyłem teraz! To było niespodziewane trochę. Tak ktoś tam szczeka, tak się wolę zobaczyć. O co chodzi? A tutaj twarz mi od razu tego wilka się pojawiła przed ekranem, jego zbiska wycelowane na moją szyję. Tam mamy znowu jakichś bandytów zapewne, lub jakiś sprzedawców. O, to są bandyci, bo tam widzę ciało. Dobra. Robimy save jeszcze raz. A nie, są chyba cesarscy. Tajemne czary, co zmieniają. Ej, ty! No? A, należysz do obywateli. Tutaj nie można wchodzić. Przeszkadzasz. Dlaczego? W sprawach cesarskich. Tak, tak, i musisz zapłacić grzywnę. Powiedzmy 100 sztuk złota. Tak, już ci płacę, no. Orku, na pewno. Proszę, masz! Zapłać 100 sztuk złota! Nigdy tej opcji nie wybiorę. Niestety, nie mam przy sobie żadnego złota. 100 sztuk złota? Możesz sobie je wziąć, jeśli uda ci się mi je zabrać. Skoro nalegasz, chodźcie, chłopaki, będzie zabawnie. Jesteś pewien? Chłopaki, to jest też dziewczyna! Na szczęście. O Jezu. Że tego nie słyszałam. Przywracamy sobie trochę, podtrenujemy. Są żołnierze zwyczajni, więc myślę, że jakieś tutaj relacje z cesarskimi nie ulegną pogorszeniu. Chociaż powiem wam, że do cesarskich raczej nie chcę należeć. Chociaż na początku wybrałem grumów władnych, to teraz tak się zastanawiam, czy może jednak nie brać cesarskich, bo oni nie są aż tacy popularni. Dużo więcej osób wybiera grumów władnych, więc cesarstwo mogło być... O, znowu taki błąd jakiś dziwny. Wiem, że mi nie dasz rady! Dlatego płoń. Dobra, przeszukamy sobie go. Nic ciekawego, same śmiecie. Znowu, stalowa strzała, długi łuk już mamy.
Tutaj też nic. Boże, w ogóle złota nie mieliście? Co za biedaki. Sprawdzimy sobie tylko to ciało tego... O, tych biedaków tutaj. Których wymordowaliście zapewne też dla zabawy. To też jest... Co? To też jest cesarski żołnierz? To wyście swoich wymordowali? Albo mieli tu jakiś obóz i ktoś ich w nocy zabił, no ale... Rozebrał ich? Dobra, nieważne. Nie pytam, jak tutaj chłopaki chciały się zabawić w nocy z nimi. No, dobra. Zróbmy sobie zapis znowu. 555. Super. Tutaj mam znowu jakieś wilki. Tym razem mnie nie zaskoczycie i się znowu nie będę musiał przerażać. Tylko jeden, a nie ma problemu. Jeszcze w takim ładnym... O, chciałem go z powietrza zabić jeszcze. A kolejny finisher. O, jeszcze mu kręgosłup złamany chyba. Bo się tak dziwnie jakoś złożył i tak się przewrócił. Dobra, weźmy jego skórkę sobie. Chociaż oczywiście i tak kowalstwem na pewno się nie będziemy zajmować, ponieważ jest to dla nas kompletnie nieprzydatne. To warto zawsze ją sobie zebrać, żeby, no nie wiem, chociaż sprzedać. Chociaż może kowalstwo weźmiemy tylko po to, żeby level postaci zwiększyć. I zarazem zainwestować sobie w manę. Tam mamy jakąś nekromantę. Wow, dopiero teraz go zauważyłem, naprawdę. A tyle razy tędy przechodziłem. Kurde. A nie, chyba tutaj byłem kiedyś, nie wiem. On, jeśli on tam będzie z takim szkieletem, to tu już byliśmy, a jeśli będzie z ciałem, to tutaj nie byłem. Bo widziałem takie opcje i takie. Mam nawet jakiś kamień, chyba nekromancji, czy coś? Gień tutaj, niedoświadczony nekromant. O, ze szkieletem. Jest tutaj, dobra. Gień szkielet, śmieszny. Dawaj mi tylko złoto, nawet nie ma złota. Boże, co tu się dzieje? Wszyscy to jest biedni, jak coś tutaj są. Drobny klejnot przyda się, mikstura również. A to? 75% szybsza regeneracja many, a ta moja szata daje mi... Ta moja szata... 50, o! To znaleźliśmy właśnie w tym momencie lepszą szatę. Umieścimy ją sobie w nim. I weźmiemy szatę nekromanty. No i widzicie, bardzo warto było tutaj pójść. Opłacało się to niesamowicie. Po co ja to noszę? Aha, chyba chciałem sprzedać to ostatnio. Dobra, póki mam miejsce w ekwipunku, będę to nosić, ale będzie to pierwszy przedmiot, jaki bym wyrzucił. Pradawna strzała. O, złoty naszyjnik. I mączka kostna, dobra. Co mi daje ten kamyk? Ci, którzy otrzymali błogosławieństwo znaku rytuału, mogą raz dziennie wskrzesić okolicznych nieboszczyków, by walczyli u ich boku. W danej chwili możesz mieć tylko jednego możesz mieć tylko jedno błogosławieństwo znaku. Nie, kompletnie mi to nie interesuje. Wolę szybciej się uczyć zaklęć, niż takie badziewie mieć. O, tutaj mamy dobrą... Naprawdę królika atakujecie? Co za wilki. Nie, lista chyba tam atakuje. Nie, zaraz się przyjrzymy temu. Jeszcze doprowadzimy tutaj do względnego porządku. Mam na myśli oczywiście zabicie tych wilków. No, lisa zeżarły. Boże, zabiły go i sobie odchodzą, zamiast go zjeść. Dobra, jeden nie żyje. Drugi również, bardzo dobrze. No i trzeci jeszcze finisher, piękny. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że wilki nie są takie denerwujące jak ślizgacze, znaczy, że nie mogą nas zarazić jakimś badziewiem. Ataksja czy coś takiego. Te ślizgacze to jest takie właśnie źródło choróbstwa. Lisia skóra, dobra, przyda się. Tam mamy ten taki most z bandytami. Czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę. Bardzo ładnie trzymam się mojego kierunku wyznaczonego. O tych bandytów nie wiem, czy będę zahaczać. Zobaczymy. Nie, raczej nie. Już tam widzę, że bym musiał tędy pójść. Znowu wilki? Znowu słyszałem jakieś wycie. Nie widzę na razie żadnego. Tutaj są. Ale to są łosi, jelenie. Wow. Wow. Gdzie ty byłeś tutaj, kolego? Dobra. Dziękuję bardzo. Zróbmy save'a znowu. Może nawet jednego z nich uda mi się upolować. Łoś tym razem. O, no i piękny finisher. Jednego zabiliśmy, drugi ranny, trochę tam podpalony, ucieka nam. Go już na pewno nie dogonimy, ale mamy dziczyznę i skórę łosia. Fantastycznie. Chyba jednak zahaczymy sobie o tych bandytów. No, ja myślałem, że my tam górą przejdziemy. A czy mogę tam górą przejść? Myślę, że mogę, ale pójdziemy tędy. A czemu nie? Pewnie jakieś skarby przy okazji zdobędziemy. Tam mamy tego łosia. Nie wiem, mógłby... O, się wczytało coś. No, sporo bandytów mamy. Dobra, zrobimy sobie save'a. Tu mamy już pierwszego bandytę.
Myślałem, że to jest wilka, to tylko głaz. Mam pierwszego bandytę, właśnie bandytkę, z którą się szybciutko rozprawimy. Wieża Valheim. Chwila, tu się my to płaci, widzisz? Jak chcesz pójść drogą dalej, to wyskoczysz z, powiedzmy, 200 sztuk złota. Chciałabyś naprawdę. O, tutaj jest 200 sztuk złota, tylko mnie nie bij. Nie mam pieniędzy. Co powiesz na 50 sztuk złota? Nie. Co powiesz na to, że ty mnie przepuścić, a ja cię nie zabiję? Ha, mocna gadka, jak na kogoś, komu zaraz flaki wywleką. Jesteś pewna? Nawet mnie nie uderzysz. Nawet nie musiałem od niej uciekać. Dobra, wino. A weźmiemy sobie. A weźmiemy, a potem. O, dlaczego nie wiem? Miejsca we szpunku. Tak zawsze jest w Skyrimie. Przynajmniej ja tak mam zawsze. Cierpię na ten problem podnoszenia niepotrzebnych mi kompletnie rzeczy. Książki warto zawsze sprawdzić. A można się czegoś nauczyć. O, pułapka. Czekajcie. Mechanizm pułapki. Możemy rozbroić wytrychem. No dobra. Niech im będzie. Jednak się nie udało na pierwszym wytrychu, ale już mamy miejsce, mamy punkt wyczajony dobrze. Troszeczkę na lewo. Jeszcze? O, chyba całkowicie prosto, w ogóle bez kręcenia powinienem to otworzyć, to by było za pierwszym razem idealnie, okej. I teraz możemy sobie otworzyć kuferek, mamy mikser kondycji i złoto. Super. Dobra, co mamy dalej? Komoda. Ubiór, rękawiczki, same śmieci, kompletnie nieprzydatne rzeczy, jedynie tylko wygląd mogą nam poprawić, ale nie są w ogóle funkcjonalne, tylko po prostu estetyka. Jezu, herszt! Dobra, on jest dosyć silny. Na tego gościa musimy uważać. Fus! Dokładnie, po co ja krzyknąłem? Nie wiem! Za bardzo się wczuwam w tą grę, ale to chyba dobrze. Bandyta. Gincie, bandyci! Dobra. I już nie żyją. Wytrych, on akurat nam się zwróci za ten jeden złamany, tutaj nic nie ma. Złoto i tutaj pewnie też będzie złoto. Aż dużo, dosyć. Aż dużo, Boże, co ja gadam w ogóle. Nie wiem, kredens. Myślałem, że można podnieść kredens, to było dosyć dziwne. Tego zaraz sobie zabijemy, zabijemy najpierw tego góry, żeby się potem nie cofać dwa razy w to samo miejsce, bo to jest głupie. Gin, bandyto. Nie, nie, nie! Fajne miejsce, tak, żeby sobie popatrzeć tutaj. Ładne krzesełko. Gorzej, jakby wiatr powiał i by spadł tutaj, no to by zginął dosyć szybko. Śmiercią natychmiastową, no ale ładny widoczek jest. Okej, tutaj mamy posłanie. Mam znowu jakieś posłania. Czy ja to sprawdzałem? Nie, tej szafy nie sprawdzałem, tutaj są buty. Boże, buty w szafie. Okej. Herszt. Kawałki sera też sobie wyjmiemy. Ser daje dużo zdrowia. Tak zawsze lepiej mieć trochę jedzenia. Ja tak zawsze mówię, bo jedzenie bardzo szybko schodzi, kiedy nie mamy potionów, a musimy zregenerować swoje zdrowie. No tu jestem. No i piękny finisher, nawet się nie zorientowali, że tutaj jestem. No i kolejny mi spadnie. Cholera, jeszcze do wody. Już go na pewno nigdy nie znajdziemy. Więc go teraz ostatni raz widzieliśmy. Tutaj powinna być jakaś skrzynka, z tego co pamiętam, bo już kojarzę to miejsce, tutaj byliśmy kiedyś. Nie, na pewno nie podczas nagrywania. O, kilof, fantastycznie. Ale kiedyś tutaj byłem tak prywatnie, na pewno i to nawet nie raz. Tutaj po tych skałach walczyłem z nimi. Nie mamy kolejne siedzonko, no ale chyba nic tutaj nie znajdziemy znowu, niestety. Tu jest chyba na ten sam łosoś, z którym walczyli... Łosoś! Łoś, z którym walczyliśmy ostatnio, tak, łosoś. Z czterema nogami łososie takie tutaj są w Skyrimie. O, o to właśnie mi chodziło, że tutaj możemy sobie przejść. A wiecie co, zobaczymy, zróbmy sobie save'a i zobaczymy to laboratorium alchemiczne. Co my tutaj mamy, bo alchemią się nie zajmowałem, a zawsze chciałem. Szkoda, że mi nie pokazuje rzeczy, które mogę zrobić. Ale nie, co, jeszcze raz. Wow. Stwórz? Nie udało się stworzyć mikstury. Nie udało się stworzyć mikstury. Czy to jest na zasadzie prób i błędów? Chyba nie. O!
Stworzono trucizna, podatność na ogień, odkryto efekty, podatność na ogień, księżycowy cukier, podatność na ogień, zęby lodowego upiora. Znowu jakaś dziwaczna trucizna. Nie wiem w ogóle co robi, ale expię sobie troszeczkę tutaj moją... Nie udało się stworzyć mikstury, dobra. Podekspiłem trochę moją alchemię, kompletnie nie wiem o co tutaj chodzi, naprawdę, jestem kompletnym noobkiem i początkującym. Mroźna Miriam, elfie ucho. Mroźna Miriam nam się przyda później, żeby robić sobie te żywiołaki, tylko nie wiem właśnie czy ognia, czy piorunów, ale nie, mroźna Miriam, no to na pewno żywiołaka lodowego, czyli Atronache, jak to się w Skyrimie nazywało. Ładnie, za pierwszym razem bez żadnego zgrzytu poszło. Wytrych i znowu 50. O, diadem. No to nam się zwróci ta wyprawa. Warto było tutaj pójść. Jestem zadowolony. Jeszcze mroźną Miriam mamy. A propos czarów i przywołania ogólnie. Będę chciał się interesować... O, ucznictwo. Super. Ja mamy piąty level. Będę się interesować na 100% przywołaniem. Podkreślam to za każdym razem, ale to jest taka właśnie prawda. Znowu dużo wartościowych przedmiotów. To mi się podoba. Będę chciał sobie przywoływać, muszę ogarnąć w ogóle czar na przywołanie. Z tego też zdejmiemy sobie efekt, żeby podlevelować sobie zaklinanie. Będę chciał nauczyć się przywoływać miecze. To jest naprawdę bardzo dobra opcja, bo szybko się expi przywołanie, jak i zarazem walkę na miecze. I tego czaru teraz muszę wypatrywać u sprzedawców. Jeśli ktoś z was wie, gdzie można się nauczyć zaklinania, przywoływania mieczy, to byłbym wam bardzo wdzięczny, gdybyście dali mi znać w komentarzach poniżej pod tym filmem. Nawet HP nie straciłem, a z takiego wysoka spadłem, chociaż ma taka względna wysokość, powiedzmy. Nie jest aż tak źle. Dobra, uleczmy się troszeczkę, zróbmy save'a. Okej. Okay. I słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Tak widzę, że około pół godziny już on trwa, więc taki dosyć optymalny czas. Będę musiał zmienić ten kaptur, bo on kompletnie nie pasuje wizualnie do mojej szaty. Nasza postać po tym odcinku myślę, że będzie o wiele bogatsza, z większym już doświadczeniem na pewno. No i będzie żyła w świadomości pokonania już pierwszego smoka, no i w świadomości, że jest smoczym dziecięciem. A ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. To by było na tyle. Zachęcam do oceniania, komentowania, no i do oglądania przyszłych produkcji, ale nie tylko ze Skyrima, ale również innych. To by było na tyle. No i do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam, na razie, hej. Trochę się zakręciłem pod koniec, ale co tam. Pozdrawiam was.